Siema, witam wszystkich w pierwszym odcinku takich podsumowań transferowych ostatniego okienka. Będą trzy filmy. Pierwszy to będzie najbardziej zaskakujące transfery moim zdaniem. Drugi to będzie moim zdaniem 6 najlepszych transferów Polaków oraz najlepsze transfery ogólnie. I takie top 10. Ale dzisiaj zaczynam od najbardziej zaskakujących transferów, transfery, które mnie osobiście zaskoczyły i powiem dlaczego mnie zaskoczyły. Także zacznijmy. Miejsce piąte na tych transferach to jest Moise Kean do PSG, z Evertonu wypożyczony. Czemu zaskoczenie? Zaskoczenie dlatego, że Kane, który we Włoszech miał najlepszy okres rozwoju, jak grał w Juventusie, przyszedł do Evertonu, w którym nieco przygasł, w zasadzie bardzo przygasł. I teraz idzie do PSG jako zastępca Cavaniego. Szczerze jakoś to wątpię, powiem tak. Francja to byłby dobry dla niego kierunek, ale czy PSG aż taki? Myślę, że jak trafnie do Monaco, Nicei, Lyonu, Marsylii, Saint-Étienne, gdyby gdzie, to myślę, że tam miałby szansę na grę. A tak, gdzie jest Icardi, gdzie jest Mbappe, gdzie jest Neymar, gdzie jest, no, gdzie jest taka dość mocna siła ofensywna, no to może mieć problem. Nie mówię, że liga dla niego jest moim zdaniem bardzo dobra, ale PSG to nie jest, wydaje mi się, klub dla niego, ponieważ no, będzie tam ciężko o minuty. Miejsce czwarte. Zamieniamy Francję na Włochy i jedziemy do Cagliari. Mianowicie Diego Godin zamienił ten klub, zamienił Inter na Cagliari. Dlaczego to jest zaskoczenie? Godin to jest zawodnik, który 9 lat prezentował Atletico. To jest zawodnik, który jak przychodzi do Interu, miał coś takiego, że dobry transfer Interu. I tak naprawdę po roku odchodzi do Cagliari. Ja nie wiem jak bardzo... Nie wiem czy on miał słaby ten sezon, bo w sumie nie bardzo patrzyłem na ten mecze. Ale tak... Wydaje mi się, że to jest taka decyzja... Dziwna. Wydaje mi się, że Godin to jest taki zawodnik, który mógłby jeszcze... sporo osiągnąć w piłce... piłce takiej rzeczywiście mocnej ekipie, a idzie do Cagliari, której bije się o środek tabeli w Serie A. No to dla mnie to trochę bez sensu, nie? Plus jest taki dla niego, że Walukiewicz może się od niego trochę pouczyć, trochę, nawet dużo poduczyć od niego może się. I to jest jedyny plus. I to w sumie na tyle. Zostajemy we Włoszech. Winston McKennie wypożyczony Schalke do Juventusu. Dlaczego przedziwny? Po pierwsze, że Schalke ostatnimi czasy jest piłkarsko gorsze od Barcelony, co jest ciężkie. W Niemczech, w ogóle na Facebooku, bo jestem w takiej grupie o niemieckiej piłce nożnej, nie? I tam jak były, nie wiem, jakieś rzeczy po covidowe, kiedy to Bundesliga wróciła, czy nawet na początku tego sezonu była beka właśnie strzelka. I taki McKennie, który był chyba jednym z lepszych zawodników, myślałem szczerze, że jak on odejdzie, to odejdzie albo do lepszego klubu w Bundeslidze. Lepszy klub w Bundeslidze, nie wiem, w sumie ktokolwiek, Hertha, Ken, nie wiem, może nawet Bayern, czy jakiś inny klub, ewentualnie, nie wiem, druga dziesiątka Premier League, a on idzie do Juventusu. Ja wiem, że on ma talent i z tego, co patrzyłem chyba, z tego, co słyszałem opinię po meczu z Sampdorią, no to prezentował się nawet spoko, ale... No, a dziwne, no,
To jest dziwne. No. Juventus. Może Pirlo coś w nim widzi, ale jak dla mnie to jest transfer dziwny. Miejsce drugie, słuchajcie. Alfonso Areola wypożyczony z PSG do Fulham tym razem. Zaskoczenie to jest dla mnie pod tym względem, że to jest zawodnik, który rok temu był wypożyczony do Realu. Gdzie początkowo jeszcze był ten Courtois tak w Realu taki niepewny, niezbyt pewnym punktem. To jednak czasami wchodził nawet za niego. Raz była taka sytuacja, ale z tego co patrzyłem, że Areola za Courtois wszedł. Ale i tak sądziłem, że jak on idzie, poszedł teraz do Realu, był w PSG, to nareszcie będzie się obracał wśród tych mocnych klubów. A tymczasem on idzie do Fulham, do klubu, który jako ostatni awansował do Premier League. Ja wiem, dla mnie to jest dziwne, że rok w Realu, później rok w Fulham. Rozbieżność tych dwóch klubów jest olbrzymia. I pierwsze miejsce pierwsze. Transfer zawodnika, który chyba mnie najbardziej w życiu zawiódł. Cieszy się nie on, inny, drugi zawodnik, bo pierwszy był taki Kepa. A drugi to jest Mario Götze, który zamienia Borussia Dortmund za darmo na PSV Eindhoven. I po pierwsze, dlaczego to jest zaskoczenie? Götze miał bardzo dużo różnych ofert. Miał oferty z Niemiec, z Anglii, jakieś takie West Hamy, jakieś takie inne rzeczy, z Włoch miał chyba jakieś takie też niższe kluby, miał chyba z MLS-u, miał też chyba z Sewilli kiedyś ofertę, z klubów francuskich, a poszedł do PSV, które naprawdę zbudowało dobrą pakę, biorąc pod uwagę też transfery takie jak McPhee, Max, Zahavi, czy właśnie Götze, no to jest naprawdę mocna paka, się szykuje Eindhoven. Ale to jest taki transfer, którego ja nie rozumiem. Ja na miejscu Götze poszedłbym na przykład, nie wiem, do Herty, do jakiegoś klubu Premier League. Jedyne, co mnie przekonuje do tego transferu, to to, że Götze miał jeszcze chęć wygrania czegoś w karierze. Gdzie PSV w lidze holenderskiej będzie to na pewno łatwiejsze niż, nie wiem, z Sevillą, w La Lidze, West Hamem, Liceum. I to w sumie tyle. No, to było moje top 5 najbardziej zaskakujących transferów. Piszcie swoje, a się zaniżę nam. Dzięki, cześć.